Patrząc na życie świętego Józefa, tak jak opisują je Ewangelie, zauważamy, że nie brakowało w nich momentów trudnych, momentów, dziś byśmy powiedzieli, kryzysowych. Począwszy od dowiedzenia się, że jego żona Maria spodziewa się dziecka, które nie jest jego dzieckiem, poprzez okoliczności narodzin Jezusa w ubogiej szopie, poprzez ucieczkę przed Herodem zagrażającym życiu Jezusa, później tułaczkę jako obcy emigrant w Egipcie, czy w końcu przez codzienne, ubogie życie w Nazarecie. Wszystko to są na różny sposób sytuacje trudne, stresujące, kryzysowe. I co ważne, to nie są kryzysy w jakiś sposób zawinione przez Józefa. Nie są one skutkiem, nie wiem, jego grzechów na przykład, jego lekkomyślności, czy jego nieodpowiedzialności, jak to nieraz zdarza się przecież w naszym życiu i mamy kryzysy na własną prośbę, wtedy niejako można powiedzieć. W przypadku świętego Józefa były one czymś, co Pan Bóg dopuścił, żeby także w taki sposób spełniła się jego wola, ale dopuścił także bez wątpienia po to, żeby w ten sposób umocniła się wiara i Józefa Świętego, i Maryi także. I nieraz tak bywa też w naszym życiu, że te różne sytuacje kryzysowe, jakie przeżywamy, okazują się też ważnym środkiem, poprzez który Pan Bóg kształtuje i umacnia naszą wiarę. To są nieraz te, jak to mówimy, różne próby wiary, które Pan Bóg czasem dopuszcza, czy wręcz zsyła, i które zawsze stawiają człowieka w takich sytuacjach trochę granicznych, to znaczy takich, z których wyjdzie on albo z jeszcze większą, głębszą wiarą i z większym zaufaniem do Pana Boga, albo osłabiony w wierze, czy może nawet z zupełnym załamaniem się wiary. Czyli takie próby wiary stają się w rękach człowieka trochę jak ten ewangeliczny talent. Pamiętamy tę przypowieść o talentach. Talent, który Pan Bóg daje po to, żeby go dobrze wykorzystać, żeby go pomnożyć. Talent to jest zawsze pewna szansa, która stoi przed człowiekiem. I nieważne, czy ta szansa to jest coś takiego pozytywnego i miłego, co możemy rozwinąć, czy coś trudnego, z czym musimy się zmierzyć. Szansa, którą możemy wykorzystać dla swojego wzrostu w człowieczeństwie, w miłości, w pogłębieniu zażyłości z Bogiem, albo szansa, którą możemy zaprzepaścić. I zawsze w ten sposób jakoś, nie wiem, karłowaciejąc. I nasze życie, i dobrze zresztą wiemy o tym, składa się też z różnych takich prób, prób wiary. Tych szczególnych, trudnych talentów
ewangelicznych, które Pan Bóg pragnie, byśmy dobrze wykorzystali, pomnożyli, żebyśmy ich nie zakopali w jakiś sposób. Takie trudne talenty mogą być bardzo różne. Bardzo różne. Takim talentem może być na przykład to, że nie potrafimy się modlić, że jesteśmy na modlitwie rozproszeni, oschli, nic nie czujemy. I zwykle my uważamy, że coś takiego to jest wielkie nieszczęście dla nas. Natomiast istotne jest, tak jak w tej przypowieści o talentach, co my zrobimy z tą nieumiejętnością modlenia się. I może być tak, że zakopiemy ten talent, mówiąc, no skoro nie idzie mi tak modlitwa, to nie ma sensu, przestaję się modlić. A przecież z tego talentu można tak wiele wykorzystać, bo nieumiejętność modlitwy, trudności w niej powinny pogłębiać w nas jeszcze bardziej głód Pana Boga. Takie pragnienie dokopywania się do tego, co jest istotne w modlitwie. I tym samym to może stać się ważnym środkiem też naszego duchowego wzrostu. Podobnie, kiedy mamy problemy we wzajemnych relacjach, być może w domu, we wspólnocie, w której żyjemy, kiedy nasza rodzina jest skłócona nieraz. To też jest taki swoisty talent, tak można na to popatrzeć. I szansa dana od Pana Boga i oczywiście pytanie, co my z tym zrobimy? Jeżeli się załamiemy, zniechęcimy, czy zatniemy jakoś w relacji, w otwarciu na drugiego, to zakopujemy ten talent w ziemi. Człowiek wiary powinien starać się zawsze dostrzegać głębszy sens tych różnych własnych doświadczeń. Przy czym samo poszukiwanie tego sensu to już jest jakieś dobre obracanie tym trudnym talentem. Także nieraz w życiu przeżywamy różne lęki. Czy to te wielkie lęki, jak nie wiem, przed chorobą, przed śmiercią, czy też różne inne, mniejsze, ale każda taka sytuacja to jest też nasza szansa. Kiedyś Święta Teresa od Dzieciątka Jezus wyznawała, że miała wielki wstręt do pająków i jak wiele kosztowało ją to, że musiała omiatać taką niszę pod schodami z pajęczyny. Wiele ją to kosztowało. Ale pisze, że to pomogło jej w jej drodze do Pana. To był właśnie też ten talent, którym umiała obracać, bo pomógł jej w przezwyciężeniu potem innych, o wiele większych lęków, jak choćby właśnie przed śmiercią. Wiemy, że w młodym wieku zmarła i w wielkich cierpieniach jednocześnie. A jednocześnie wiemy, że było to wszystko w wielkiej ufności i zawierzeniu Panu Bogu. I podobnie w naszym życiu bywa, że jeśli pewne sytuacje wywołują w nas różne lęki, napięcia, to też kryje się w nich czasem jakby ukryty, przysypany popiołem talent, i pytanie, co z nim zrobimy, w jaki sposób go wykorzystamy. Czy puścimy go w obrót, czy zakopiemy.
Moi drodzy, próby wiary, jakie by one nie były, one zawsze też stanowią wezwanie do nawrócenia, do jeszcze większego zaufania Panu Bogu, do tego, żeby też patrzeć, zacząć patrzeć inaczej na swoje życie. Właśnie patrzeć oczyma wiary. I wtedy dopiero można poznać, że rzeczywiście, jak święci powtarzali, wszystko w życiu naszym jest łaską, a może szczególnie cenne okazują się te różne trudne łaski. Wiara to patrzenie na rzeczywistość, na nasze życie, niejako oczyma Boga, a my dobrze wiemy, że Pan Bóg często zupełnie inaczej patrzy na różne sprawy, na nasze życie. A dopiero tak patrząc można dostrzegać nieustanną szansę nawrócenia, uświęcenia. Można też zacząć rozumieć na przykład cierpienie, które w świetle wiary jest krzyżem, czyli czymś, co ma wewnętrznie przemieniać, jeżeli jako takie zostanie przyjęte. I wtedy też te różne próby, jak sytuacje konfliktowe, niepowodzenia, różne bolesne doświadczenia, nawet mogą wywołać w sercu radość, że Pan Bóg obdarza człowieka czymś cennym, że w ten sposób okazuje szczególne zaufanie. Ale tylko ktoś, kto wierzy, potrafi być wdzięczny za wszystko. Bo wszystko widzi jako właśnie szansę, jako ten talent ku obracaniu w dobro. Człowiek taki spodziewa się, że cokolwiek spotka go w życiu, to zaowocuje. Kiedyś w dziejach duszy czy siostry w tych wspomnieniach swoich opisują, jak do ciężko chorej Teresy weszła jej rodzona siostra Agnieszka i powiedziała: miałaś dziś dużo cierpień. A Teresa odpowiada: tak, ale skoro je kocham, bo kocham wszystko, cokolwiek mi Bóg daje. Jest też takie piękne świadectwo, może gdzieś zetknęliśmy się z nim, świętej Bernadety Subiru, tej z Lourdes, od Matki Bożej, która pod koniec swojego życia napisała taki duchowy testament, w którym składa bardzo wymowne świadectwo. Świadectwo ukazujące, do jakiego stopnia u człowieka wiary może dojść wdzięczność nawet za dostrzeżone obdarowanie w życiu, a zwłaszcza to trudne obdarowanie. I może te refleksje zakończmy właśnie tym pięknym świadectwem napisanym w formie modlitwy. Za dni, w które przychodziłaś, Maryjo, i za te, w które nie przyszłaś, nie będę ci się umiała odwdzięczyć, jak tylko w raju, ale i za otrzymany policzek, za drwiny, za obelgi, za tych, co mnie mieli za pomyloną, za tych, co mnie posądzali o oszustwo, za tych, co mnie posądzali o robienie interesu, dziękuję ci, Matko. Za ortografię, której nie umiałam nigdy, za to, że pamięci nigdy nie miałam, za moją ignorancję i za moją głupotę, dziękuję ci. Dziękuję ci, ponieważ gdyby było na ziemi dziecko o większej ignorancji i większej głupocie,
byłabyś je wybrała. Za to, że moja mama umarła daleko. Za ból, który odczułam, kiedy mój ojciec, zamiast uścisnąć wtedy swoją małą Bernadetę, nazwał mnie siostro Mario Bernadetto. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci za to serce, które mi dałeś, tak delikatne i wrażliwe, a które przepełniłeś goryczą. Za to, że matka Józefa obwieściła, że się nie nadaje do niczego, dziękuję. Za sarkazmy matki mistrzyni, jej głos twardy, jej niesprawiedliwości, jej ironię i za chleb upokorzenia, dziękuję. Dziękuję za to, że byłam tą uprzywilejowaną w wytykaniu mi wad. Także inne siostry mówiły, jak to dobrze, że nie jestem Bernadetą. Dziękuję za to, że byłam Bernadetą, której grożono więzieniem, ponieważ widziałam Ciebie, Matko. Tą Bernadetą tak nędzną i marną, że widząc ją mówili sobie, to ta ma być? Bernadetą, którą ludzie oglądali jak rzadkie zwierzę. I za to ciało, które mi dałeś, godne politowania, gnijące. Za tę chorobę piekącą jak ogień i dym, za moje spróchniałe kości, za pocenie się i gorączkę, za ostre bóle, dziękuję Ci, mój Boże. I za tę duszę, którą mi dałeś, za pustynię wewnętrznej oschłości, za Twoje noce i Twoje błyskawice, za Twoje milczenie i Twe pioruny, za wszystko, za Ciebie i gdy byłeś obecny, i gdy Cię brakło, dziękuję Ci, Jezu.